Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Hogwarts Legacy. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę. Ostatnio zakończyliśmy tutaj w tej piwnicy przed wejściem do krypty. No i przyszedł najwyższy moment, żeby tam zajrzeć. Zobaczmy, co tam się kryją w tej krypcie. Dziwi mnie to, że tutaj takie spece badały tą sprawę, a nikt się nie szczaił, że coś tu jest. Być może się nie szczaili, bo dla niektórych to było zwykłe lustro. Sebastian, look. Czy to jest kolejna myśl od siewnia? Czy wejście jakieś? A nie, to jest wejście. Wyrwane jakieś płótno, jakąś mapą. Okej, zaraz obejrzymy tą notatkę. Ja sobie tylko tutaj szybciutko luknę, co tu jeszcze jest poza tym. Nie Akio. Okej, może trzeba to potraktować Repero. Zobaczmy, czy takie mamy zaklęcie. Weźmy je zamiast czesania. Dobra, okej. Może jakąś bombardą będzie trzeba to wysadzić, ale to później. Okej, mi to nic nie mówi. Diagram runiczny, cokolwiek by to nie było. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago. And Ranrok and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Hmm. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Okej. Ciekawostka jest taka, której dowiedziałem się od was na Discordzie i na streamach, że Ominous Grant, czyli ten niewidomy kolega naszego kumpla Sebastiana, jest potomkiem samego Voldemorta, także tutaj ma znaczenie właśnie to jego nazwisko Grant. Chciałem o tym wspomnieć na odcinkach, więc wspomniałem. Jest odhaczone. Możemy lecieć dalej. Myślałem, że coś więcej będzie w tej krypcie. Liczyłem tutaj na jakieś tam takiego dungeona typowego, gdzie można właśnie sobie eksplorować. Ale tego nie dostaliśmy. Okej, po prostu wyszliśmy w Hogwarcie. I teraz... O, klucz słyszę. Jest. Okej, skoro już ten klucz nas tutaj... gdzieś prowadzi. Gdzieś tutaj go słyszę. Leciał na górę? Revelio. O, już mi spierdzielił. O, nie. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś mi tutaj lata nad uchem. Ja go niby słyszę, ale w ogóle go nie widzę. Także nie wiem, czekajcie, tam jest chyba ta szafa.
Może on tam siedzi po prostu już w tej szafie. A, tak. Tutaj sobie siedział. Okej, to już jest chyba czwarty czy piąty żeton, który znalazłem, także powoli zbliżamy się do połowy. No i zobaczmy, jakie misje tutaj nam się pojawiły. Jak widzimy, musimy tutaj kilka jeszcze rzeczy odhaczyć, między innymi po zmroku spotkać się z Nati i iść na zajęcia z astronomii. Więc zobaczmy, tutaj mamy... Sebastian i Ominis ponoć kłócili się w wielkiej sali, lepiej sprawdzę, o co chodzi. I tutaj mamy zajęcia z astronomii i Nati w pobliżu samku Falbarton. Ciekaw jestem, o co Sebastian i Ominis mogli się pokłócić. Może sprawdźmy najpierw tego questa. Witam serdecznie, Dominik. I teraz... No właśnie, tutaj widzę, że nie mogę się za bardzo przenieść w to miejsce, bo nie mam tam jeszcze znaczników odkrytych, ale być może mam je gdzieś tutaj... Nie mam. No nic, trzeba będzie tam pobiec niestety. Dziwne, że nie mam tam znaczników, ale wychodzi na to, że jest to miejsce w zamku, w którym jeszcze nie miałem okazji przebywać. Więc prawdopodobnie też przez to nie miałem okazji odkryć tamtych znaczników, ale jak widzicie, kurczę, te loading screeny na drzwiach to jest chyba bolączka użytkowników PS5, że grają na płycie. Bo z tego, co mi pisaliście na streamach i na Discordzie, to nie doświadczyliście nic takiego na wersjach cyfrowych, także chyba jednak tutaj jest jakieś wąskie gardło przez tą płytę. Okej, tutaj sobie odkryliśmy ten znacznik pierwszy. Ja sobie jeszcze Revelio tutaj pomogę. Widzę, że tutaj tak jakby, zobaczcie, są dwa jakieś znicze niezapalone. Czyżby to było jakaś... jakieś coś, co jak się je zapali, to... Prawie, że otworzy się coś. Interakcja. Interakcja. Jeszcze można tu jakąś interakcję robić? To może ten most gdzieś pojedzie? Dobra, chyba jestem za głupi jednak, żeby to uruchomić, ale ewidentnie coś tu jest na temacie. Pewnie teraz może trzeba jeszcze coś innego wcisnąć, jak te cztery znicze się świecą. Ale nie widzę. Widzę, że coś jest tak jakby pod tym mostem, widzicie? Więc prawdopodobnie coś tutaj się faktycznie otwiera. Mogę tutaj latać na miotle, więc ja zawsze mogę sobie podlecieć, ale widzę, że nie pozwala mi wlecieć tutaj w tą przestrzeń. Nic oprócz tych zniczy nie podświetla. Może trzeba je użyć w jakiejś odpowiedniej kolejności. Nie mam pojęcia. Dobra, lećmy dalej, szkoda czasu. Próbuję sobie to kiedyś tam rozkminić. Przy okazji mamy skrzynię za 500. I tutaj pobiegłem oczywiście nie w tą stronę. Tędy powinienem pobiec. Ale tutaj... Czy Revelio mi tutaj coś pokazuje? Pokazuje mi tylko tutaj ten posążek, który jest... Właśnie gdzie on jest? Tutaj? Tak, tutaj. Leviosa. Revelio. Okej. 22 poziom. Całkiem nice.
Tak, to jest w ogóle część zamku, w której ja nie miałem okazji jeszcze przebywać. O, patrzcie, mogę odblokować te drzwi. Pierwsze drzwi w Hogwarcie, które jestem w stanie odblokować. Nie chciałem tutaj bawić się w te drzwi w Hogwarcie, żeby nie tracić na to czasu na streamach. To przede wszystkim, a po drugie jest masa drzwi, które są na drugi i na trzeci poziom. Jest ten kluczyk. On prawdopodobnie poleci tutaj. No okej, skoro już jesteśmy obok, to już niech. Niech już będzie. Skoro nie trzeba nigdzie indziej biegać, to. No i tutaj jeszcze to można zrobić. Cholera, jasne. Zaraz pewnie znowu kolejny level wbije. Czekajcie, bo mi brakuje jednej strony. A słyszę, że gdzieś tutaj jest. A tutaj. Dobra. Mamy 25 na 25. Tutaj kolejna strona, ja pierdzielę. Witam serdecznie, Kasia, fajnie, że dołączyłaś. Czy ja dotrę dzisiaj tam, w to miejsce, czy nie bardzo? Biegnę i biegnę. Ja myślałem, że już wszędzie byłem w Hogwarcie, ale się myliłem. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. Okay, posłuchajmy. And I'll not say a word more. I'm sorry. Okay, I won't give up. Się dzieje? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that nie byłem u chowańców. This scriptorium could hold the answers we need. Nie byłem u chowańców i nie planuję, bo są mi po prostu na razie niepotrzebne. Czarna magia jest niebezpieczna. Ciekawi mnie czarna magia, zdecydowanie mnie ciekawi. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Możesz mi powiedzieć. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently. His parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Kurde, no. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Okej. Okay. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Okej, okay, czyli to jest tak jakby follow-up tego questa z tą kryptą. Bo tutaj Sebastian szuka jakiegoś powiązania pomiędzy Salazarem Slytherinem i jakimś tam jego sekretnym czymś tam. Słuchajcie, gdzieś tutaj ten kluczyk słyszę znowu. Te klucze mnie dzisiaj tutaj nawiedzać będą, coś mi się wydaje. Gdzie on jest? Revelio.
Naprawdę? A tutaj pewnie poleciał. Tak naprawdę to... Wystarczy poszukać szafy na mapie i wtedy już będzie wiadomo, gdzie on jest. Tak naprawdę przy tym odblokowywaniu tego klucza nawet mrugnąć nie można. Ten klucz się tak szybko porusza, że jeden fałszywy ruch i go nie wciśniemy tutaj. Dobra, tutaj też fajna opcja. Zobaczcie, jesteśmy w tej wielkiej sali, w której to odbywało się masa ujęć w filmie. Świetnie to jest odwzorowane, powiem szczerze, no wygląda praktycznie identyko. Niesamowicie tutaj się przyłożyli do detali i szczegółów. Podejrzewam, że nawet jakby porównać te witraże ze wszystkimi domami, to pewnie tak samo wyglądało to w filmie. Ale aż tak dobrze nie pamiętam niestety, bo już bardzo, bardzo dawno temu oglądałem. Okej, na razie wstrzymujemy się tutaj z tym zadaniem dla Sebastiana. Kolejne zadanie to będzie po prostu wzięcie udziału w lekcjach astronomii. Myślę, że to powinno być w miarę easy. Także lećmy tam. Ja tutaj pozwolę sobie się przenieść w miarę jak najbliżej. Revelio. A tutaj jeszcze odpowiadając, o mamy jakąś tą, o fajnie, odpowiadając na to pytanie z chowańcami, to jedyne co mogę tutaj powiedzieć ze swojej strony to to, że no ja tutaj przy tym podejściu na PS5 podchodzę raczej praktycznie do tego wszystkiego, nie za bardzo tutaj daje się pochłonąć wszelkim tam dodatkowym zabawą, typu właśnie zajmowanie się tymi chowańcami i tak dalej. Jeżeli będzie mi potrzebne jakieś piórko albo futro, żeby coś ulepszyć, to wtedy na pewno tam pójdę, ale dopóki nie jest mi to do niczego potrzebne, to no nie będę się tym zajmował, bo mi szkoda czasu. Nie mam konsoli niestety na aż tak długo. Revelio. Twoje gniazda wyposażenia są pełne. Rozwiązują migówki Merlina. Gniazda są pełne? Kurde, no jaja sobie chyba ktoś robi teraz. Dobra, czekajcie, musimy zrobić szybki selling u vendora. Zrobimy sobie to poza nagraniem. Okej, tak się składa, że zapauzowałem nagrywanie w momencie, kiedy sprzedawałem rzeczy u kupca, a później go nie wznowiłem. To, co was ominęło, to to, że sprzedałem te rzeczy i przyszedłem na te zajęcia z astronomii. W sumie nothing special, spojrzeliśmy raz przez teleskop i tyle w temacie. No i teraz od jakiegoś ziomka tutaj dostaliśmy jego stary teleskop, więc prawdopodobnie będziemy mogli sobie patrzeć przez gwiazdki dzięki niemu. Także teraz lecimy pogadać właśnie z tym chłopkiem, co dał nam swój stary teleskop. No, taki on fajny chłopaczek. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Potrzebujesz pomocy, żeby je znaleźć, więc tu jest jakiś haczyk, okej. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Okay. No need to. Oczywiście wchodzimy w to. You won't regret it. Shall we? Dobra, teraz prawdopodobnie on nam pokaże te miejsca na mapie. Ja już raz jedno znalazłem, ale nie mogłem nic z nim zrobić. Teraz już wiem dlaczego. Po prostu nie mieliśmy teleskopu. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Revelio. You'll know it when we see it.
Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Okej. Okay. Dokładnie taką platformą, której teraz wspomniał ten ziomek. Właśnie taką platformę już raz tutaj znalazłem, ale no nic nie byłem w stanie z nią zrobić, bo nie miałem jeszcze teleskopu. Dobra, nie wiem, co mam zrobić. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Znajdź stół astronomiczny. O, coś jest? Wanna w klatce. Co tu mamy? Tutaj się pewnie co robi. Jakimś depulsa trzeba tutaj posprzątać. Rebellion. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Okay, nic tu więcej nie ma. Pod nami coś jest, ale to chyba na zewnątrz. O, właśnie taką platformę. Znalazłem już wcześniej. You should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. Obróć, przybliż, przybliż. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. O, dobra. Czyli trzeba pocelować konstelacją w gwiazdę. We are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Okej, nie mogę się doczekać. Thank you, Amit. Nie było jakoś za specjalnie trudne. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Okay. Mamy to. Zajęcia z astronomii zaliczone. I teraz tak naprawdę dzięki tym zajęciom odblokowaliśmy wyzwanie związane ze stołami astronomicznymi. Zobaczę, czy te stoły w jakiś sposób się tutaj pokazują na mapie. To jest wyścig na miotle. Wcześniej nie było tych znaczków i teraz pytanie, czy te stoły, które już znalazłem wcześniej, są tutaj w jakiś sposób pokazane, ale widzę, że chyba nie ma. Także prawdopodobnie będę musiał je odkryć drugi raz. No właśnie. Chyba, że są gdzieś tutaj dalej. Nie widzę. Chyba, że to to? Ta, okej, to jest ten księżyc taki z gwiazdką. No dobra. To już wiemy, o co chodzi. Czyli po prostu te księżyce trzeba odwiedzać, jak chcemy wszystkie te stoły mieć odhaczone. Zauważyłem też tutaj w tej grze, że jest niesamowita tendencja do tego, że sama fabuła i wątek fabularny i ta taka podstawowa podstawa wersji tej gry to jest krótko, 20 godzin chyba tam, czy 25, ale zobaczcie, ile jest kwestii pobocznych, tak? Urządzanie pokoju, chowańce, te wszystkie questy poboczne, szukanie jakichś kluczy, eksploracja, skrzynie, rozwój przedmiotów i do tego jeszcze teraz nam dochodzą jakieś łamigłówki, astronomia i tak dalej, czyli widzę tutaj mniej więcej taką dysproporcję pomiędzy głównym wątkiem fabularnym a pobocznymi kwestiami, tak jak było w Cyberpunku. Cyberpunk mi zajął za czwartym razem, jak go przechodziłem, to zrobiłem go w 15 godzin, jeżeli chodzi o samą fabułę.
A żeby za pierwszym razem zrobić wszystkie poboczne kwestie, zajęło mi to ponad 100 godzin. Więc w sumie gra jest na 120, z No, tego you need to 20 to jest slightly study podstawa, there. nie? Widzę, że tutaj jest chyba podobnie, ale myślę, że kiedyś się dowiemy, jak to wygląda. Okej, po zmroku spotkaj się z Nati. Myślę, że jeszcze tego questa zdążymy machnąć. Tutaj w ramach tego odcinka jeszcze nam zostało parę minut. Może nie będzie jakiś super długi ten odcinek. What are you up to Ten now? quest. Okej, i mamy tutaj. Ja nie wiem, czy ja to zadanie sobie wybrałem z questloga i zaznaczyłem. Chyba nie. No i znowu go nie wziąłem. Jeszcze raz. Weźmy je jako. O, fajnie. Zniknął mi kursor. Okej. Nie mam kursora. Gdzieś go wcięło. Okej, już się zresetował. O, jest, dobra. Zaznaczę sobie tego questa. Znikającego kursora Olivia, jeszcze nie było. quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Nazi, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down, for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Dobra, to I'll help you idziemy. find the letter, Natty. Kurde, chyba I'm ten glad to quest hear będzie it. jednak chyba trochę First, we dłuższy. must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. Zrobimy sobie to I w do not kolejnym see any odcinku. guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Okej. Myślałem, że to będzie szybki quest, ale się myliłem. W związku z tym zrobimy sobie go w kolejnym materiale. W tym odcinku w sumie i tak zrobiliśmy całkiem sporo, bo była i astronomia, była ta krypta i początek questa z Sebastianem odnośnie Crucio. Także myślę, że jest progres całkiem spoko. To sobie tutaj ten odcinek zakończymy, na streamie zostajemy i kontynuujemy. Wielkie dzięki za uwagę, wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.